Siema, siema, wariaty! Dzisiaj jedziemy kupić sobie fajne graty! Jakie graty? Gokardziki! Pojechaliśmy sobie wczoraj kupić, znaczy nie sobie, nawet sobie, kubeł do driftowozu. Pojechaliśmy po kubeł, kupiliśmy 10 gokardów. Może zbudujemy sobie tor. Zaraz zobaczycie, jakie są. Bany w kosmos. Tuning, M-Tuning. M jak Mateusz, Tuning jak T, jak Tuning, PL jak Polska. Zajeżdżamy na stary magazyn. Tu się też zapatrzamy. Już piękności stoją, czekają na nas. Idziemy palić, upalać, upierdalać. Robimy Matiemu porządki w warsztacie. Generalnie Mati sobie zrobił swój warsztacik wreszcie, zaraz do niego przejdziemy. Buduje teraz furki, jak to mówią, dzieje się na Podkarpaciu. Pal gada! Może lepiej nie. No, damy radę. Najwyżej coś upierdzielimy. Ile wziął teraz, jak pojechał na radę? Mamy automatyczny starter. Ciekawe, czy dadzą go razem do zakupu. To zostanie 1, 2, 3, 4. A to są ostatnie dwa? No, na teraz tak. Ale nie, ogólnie ile jest jeszcze? 4, 5, 6. Drugi. To sobie potem. 7. Wzięlibyśmy 4, to on sobie 3 załaduje elegancko. Dobra, to zbyt 4, bo szkoda jeździ jeszcze raz. Czekaj. Dobra, to tak jak idzie, będzie dobrze. I to na przełamanie, czy dopychamy do tamtego? O, jest git. Do tego bardziej tu, bo tam się nie zmieści. Metr typowy? Może być. Ja mam się spowiadać, no co, no kupiliśmy ze sprzęty, będziemy upierdzielać. Myślę, że jak dobrze pójdzie już w lecie będziecie mogli do nas przyjechać, pojeździć, pościgać się, poobserwować z góry, z muru obronnego. No będzie grubo. A, prosiłem o metrówkę. Ja nie wiem, czy to mają do chłopaki do mierzenia, czy co. A to dobra, no ale to no jakoś tak, kuźwa, weź no ma. Kuźwa, ty.
Może by wziął jeszcze... Pojedziesz? Wtedy Adi by wsiadł w jednego, ja w drugiego. I byśmy już nie musieli obracać jeszcze raz. Będzie tak? To spinamy to, a my z Adim już siądziemy sobie na dwa, pojedziemy przez miasto. Przeciągnąć już rozebrany autobus. Będziemy go rozbierać. Pójdą z niego części nawet do Żółtka. Jak będziemy dojeżdżać? Jedziemy. Kółko się kolebocze, coś tu się rusza. Jak w starze 660. Dojechaliśmy. Jedziemy, bierzemy Bosza, bierzemy drugiego Bosza i jedziemy. No. Przepraszam bardzo, Bosz nie był profesjonalnie. Szlifierka kątowa. Od 10.30. Nie, no to dobrze, jest godzina... Od 10.30, a jest godzina, żeby nie było... 18.21. Ale jestem. Tyle. Teraz zabieramy się za podłączenie wiązki, która wcześniej została już lekko spreparowana. Specjalnie pod odpalenie silnika. O, tutaj trochę muszę rozplątać. Były małe przenosienie silnika. Jest przystawione. A co ty tam działasz? A kabelki! O! Będzie palić? Pewnie tak. Co ty gadasz? A kiedy to zrobiłeś? No jak nie zdążyłeś wtedy zauważyć. Coś ty ma tu na dnie jakiś weka? Ale od skani też pasował. Co ty mówisz? Czyli mamy to. Mamy. Powiedz, że spali jeszcze, bo już będzie całkiem. No za chwilę się przekonamy. Tu mamy kostkę główną. Gdzie zasilimy sterownik silnika. Tu mamy kontrolkę EDC, czyli takie jakby check engine w ciężarówce. I mamy też gdzieś kontrolkę ładowania.
Okej. Tomciu, ty mamy rozrusznik. Profesor się trochę robisz, nie? Tu mamy to, tu mamy tamto, siamto, kabelek, drucik, przełączniczek. Ja taką brudną robotę odwalam. Nawet podłączyliśmy obrotomierz. Będziemy widzieć, jakie obroty osiągnie silnik, o ile odpali. Dajemy beleczkę, złapiemy pasami, żeby jak obrotami, żeby to nam się wszystko nie wywróciło. A zaraz będzie, dej mu na zimnym na pewno. Także zabezpieczymy tu troszeczkę i będzie git. Wszystko na skrętkę amerykańską. 24 V. Rozrusznik. Żeby nam się jakieś zwarcie nie zrobiło. Mamy sygnał obrotów i zbudzanie interruptora. Dobra, to pójdzie do masy. A to pójdzie... Na razie czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym jest nam niepotrzebny, bo i tak nie jest podłączona turbosprężarka. Musielibyśmy jeszcze podłączyć intercooler, ale to na razie nie jest nam potrzebne. Fajnie jakby w ogóle zagadał. Tomciu, co tak cię przejdzie? Aha, bo ty o 6 rano wstałeś. Tak. Myślę, co ty taki dzisiaj niemrawy. Tomek zawsze wstaje z samego rana koło 11. Nie żartuję, już teraz wcześniej. Także jak usłyszałem, że dzisiaj o 6 rano wstał, to nie wierzyłem. Ale przyszedłem o 8 do garażu, patrzę, auto stoi, także nie oszukuję. Przy okazji pokażę wam, czym się sugerować, kupując kable rozruchowe. Kabel jest całkiem gruby. Krokodylek nawet może być wykonany z takiej cienkiej blaszki, ale jest dosyć masywny. Natomiast zobaczcie, jak wygląda żyła. Piotr, izolacja żyła jest taka, a żyła jest taka. Piotr, żyła. Wiem, na oko jest tu przekrój nie grubszy niż 10 mm kwadratowych tego kabla. Oczywiście na takich kablach nie uruchomilibyśmy tego silnika, na pewno. Stój. O, ale jak się znalazł, super. Wystarczy. Adi, weź tam koło to szlifierki są deseczki po prawej stronie. Do ręcznego nie mamy. Ok, spróbujemy włączyć zapłon. Żeby to zrobić, przytkniemy ten kabelek do naszego punktu, gdzie jest plus po zapłonie, plus stały, czyli 30. Ok. Kliknął przekaźnik i zaświeciła się nam kontrolka EDC. Spróbujemy, czy wychyli się nastawnik, będzie to słychać przy pompie. Jest. Puka. Dobra. Czyli się otwiera. Jeszcze raz. Kto palił kiedyś na plaka jakiegoś diesla, wie jak to daje po oczach. Dawaj, nie. Mi nie daje. Odkręć te drzwi. A po co myślisz, że otworzyłem przez te?
kieszenie i możemy pakować w ramę. I pozmieniamy mu rolki, nie rolki, paski. Przepatrzymy alternator, turbinę, a chyba jest dobra. Ale jest fajnie, naprawdę fajnie. Silnik ma przejechane zaledwie 650 tysięcy. Na tego typu silniki to jest takie, że tak powiem, dobre podwójne dotarcie. Że długie życie przed nim, znaczy kwestia ile boostu mu jeszcze dorzucimy. Jak nie przesadzimy, to będzie chodzić, bo ja lubię wysadzać motory. Tomek, czekaj, bo podłączam prądy. Tomek jest cały czas na elektryzacji. No za sznurki łapie, za przewody. Daj ci zdrowanie. Ty popatrz, jak mu włosy idą do góry.